Wyrok się dopełnił. Były mąż już od końca października jest za kratami. Jest z nami pani Karolina Piasecka. Dzień dobry. Wyrok w końcu się dopełnił, bo najpierw były mąż przez 2 lata próbował walczyć przed sądem, żeby do tego więzienia nie pójść po prostu. Czy poczuła pani spokój w momencie, kiedy już pani wie, że kraty się zamknęły, te drzwi więzienia też za nim? Poczułam ulgę, na pewno poczułam ulgę i to, co było dla mnie najważniejsze, to to, że zobaczyłam, że sprawiedliwość jest na świecie i że wyroki są wykonalne i że w moim wypadku i w przypadku mojego byłego męża, no kara zostanie odbyta i cieszę się, że ta sytuacja i to, że on rzeczywiście już teraz trafił do więzienia, pokaże innym kobietom, które aktualnie jeszcze są w takim trudnym związku, które może dopiero zaczynają myśleć o tym, żeby się uwolnić od przemocy, od swojego oprawcy, da im to siłę. No i to jest dla mnie w sumie najważniejsze. Pani czekała 10 lat na to, żeby się uwolnić i teraz wszyscy sobie, może nie wszyscy, ale jest dużo ludzi, którzy nigdy nie czuli czegoś takiego, nigdy nie byli w takim związku przemocowym i oni nie potrafią zrozumieć, jeżeli cię coś uwiera, jeżeli cię coś boli, jeżeli ktoś cię poniża, to po prostu wychodzisz i nie rozumieją tego, dlaczego taka osoba zostaje. Poniża to jest mało, wydaje mi się, że nam się bardzo trudno ogląda i słucha tych nagrań, nie wyobrażam sobie, co pani czuje, więc tym bardziej przychodzą takie myśli do głowy. To nie jest zarzut absolutnie, tylko raczej pytanie o mechanizm. Dlaczego kobieta czeka tak długo? No przede wszystkim, jak człowiek kocha, to bardzo wiele potrafi wybaczyć. I ja dawałam szans mnóstwo, nieskończoną ilość, nie wiem jak dużo, bo nie potrafię ich czyli zliczyć. Czyli mąż przepraszał? W ciągu małżeństwa nie przepraszał. I generalnie trzymała mnie też wiara i moje przekonanie, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. No i miałam wpojone katolickie zasady, że no i to, co mówią w kościele, że weź swój krzyż. Myślałam, że moje małżeństwo jest takim moim krzyżem, więc każdego dnia po prostu próbowałam go dźwigać. Próbowałam naprawiać relacje, próbowałam się dostosowywać. Wiem, że to był... Im bardziej będę schylała głowę, tym może mniej go zdenerwuję i to w końcu się skończy. Wtedy w małżeństwie tak myślałam, że jak będę spełniała jego warunki, jego prośby, jego po prostu kolejne żądania, no to będzie dobrze. I łudziłam się, przede wszystkim łudziłam się, że będzie dobrze w okresach, kiedy właśnie, bo było tak, że po prostu było bardzo źle, była awantura, nie mogłam spać, były okropne kłótnie, bił mnie, wykręcał ręce. Potem następnego dnia nastawał wielki spokój, ja czułam ogromną ulgę, że to się skończyło i łudziłam się, że ten dobry czas będzie trwał wiecznie, po czym przychodził kolejny kryzys, kolejna kłótnia. Wszystko się powtarzało. Niestety to był taki właśnie... Pani Karolino, ale to co się wydarzyło takiego, co było tym momentem zwrotnym, kiedy pani postanowiła dosyć, ja muszę coś z tym zrobić? No przede wszystkim moment, kiedy mój były mąż wyartykułował do nas trzech, czyli do mnie, do moich dwóch córek, że mamy się wynosić z domu, zaczął nas wyzywać, że jesteśmy syfiarami, po czym moja córka natychmiastowo zaczęła pakować rzeczy. Ten moment po prostu zapalił w mojej głowie takie wielkie światło, że wyrządzam nie dość, że krzywdę sobie, ale przede wszystkim moim dzieciom, że one jednak tą przemoc czują na własnej skórze. Czyli ta agresja skierowała się w pewnym momencie też na córki, nie tylko na panią. I to był ten moment. Taki właśnie najważniejszy moment, że wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić. I oczywiście to później był jeszcze proces. Jeszcze dawałam kolejne szanse, szukałam pomocy u specjalistów, umawiałam Założyła wspólne pani niebieską spotkania kartę, z psychologiem. Prawda? I czy to założenie tej niebieskiej karty zatrzymało go chociaż na chwilę? Na chwilę tak, jakby ten okres niebieskiej karty trwał pół roku. I on w tym czasie po prostu starał się udowodnić właśnie wszystkim w tym zespole interdyscyplinarnym, że on jest wspaniałym, przykładnym mężem.
I ale czy poszedł na terapię? Czy pracował? Nie poszedł na terapię, ale stawiał się jakby na te spotkania, które były wyznaczone w GOPS-ie. Ale starał się udowodnić, bo walczył o wasz związek, czy walczył o swoją karierę? Właśnie w tej chwili wiem, że walczył, no przede wszystkim myślę, że jednak o karierę i o to, żebym jak najszybciej zamknęła tą niebieską kartę. I ja ponownie uległam, zamknęłam ją, znaczy zawnioskowałam, że chociaż już w trakcie trwania tej niebieskiej karty miałam już myśli, że chcę odejść, że po prostu więcej już tego nie zniosę, no bo były trzy rozwiązania, albo wspólnie walczymy i po prostu idziemy na terapię, albo znoszę to tak jak jest, albo po prostu odchodzę. W pewnym momencie chciałam odejść, ale nie miałam tej siły, bo też i osoby właśnie z tego zespołu interdyscyplinarnego jakby poddały też jakby wątpliwość tę moją decyzję, powiedziały, że to jest silny przeciwnik. Ja po prostu też się bo one wiedziały, że jest radnym. Ja się po prostu wtedy... Ale jak czyli to? Co? Przecież one powinny pomagać. Tak usłyszałam podczas rozmowy, kiedy powiedziałam, że chcę po prostu wnieść wniosek o zabezpieczenie dzieci przy mnie. Chciałam już, bo wyprowadziłam się na 2 tygodnie, byłam u rodziców z dziećmi. No i osłabiłam się, tak? Przez to, że po prostu to... I jakby zmieniłam swoje postanowienie i mówię, walczę, tak? Walczę, idę... wracam do domu, walczę o związek, próbowałam z nim rozmawiać, próbowałam nakłaniać na terapię, była pani co skończyło się tylko moją terapią. A rodzice byli po pani stronie, czy naciskali, żeby pani wracała? Znaczy, rodzice byli zawsze po mojej stronie, zawsze mnie wspierali, no ale też jakby nie naciskali, jak powiedziałam, że chcę wracać, bo dla mnie, małżeństwo było... najważniejsze, ponieważ Państwo uważam, że było na zawsze. Państwo są wierzący bardzo. Tak. Tak. I ja, mimo że słyszałam właśnie ze słów z ust mojej chrzestnej i też mama sugerowała, że powinnam jednak odejść, to ja mówię, nie, przecież już jestem w sakramencie, to już nie ma odwrotu. A nigdy nie zasięgała pani porady mądrego, rozważnego duchownego w tej kwestii? Czy też tak, no to akurat jakby udaliśmy się wspólnie, tak, po moim tym powrocie dwutygodniowym, gdzie mnie nie było, gdzie byłam u rodziców, no poszliśmy właśnie do księdza, który próbował jakby zająć się naszym małżeństwem. I co no co i on państwo usłyszeli? Przede wszystkim ja usłyszałam, znaczy wspólnie usłyszeliśmy, że małżeństwo jest pod jednym dachem. I to mnie też. Czyli tak... to nie był ksiądz, który usłyszał pani opowieść, bo gdyby to była osoba, która jest wsłuchana, znaczy, w ból... on bardzo, bardzo uważam, że dobrze prowadził tą rozmowę naszą. Próbował właśnie jakby wskazać na to, że mąż błędnie się zachowuje, ale jakby to tego do nie niego przyjął. To nie trafiło. Czy mąż próbował panią już po tej sprawie, po tym wszystkim jeszcze jakoś przeprosić? Znaczy w początkowym etapie to wiem, że też właśnie w mediach tak mówił, że mnie kocha, że rodzina, nie, że pani, dzieci. Czy pani usłyszała, przepraszam, zanim wszedł do więzienia? Nie usłyszałam. Jak się czują dziewczynki? Teraz czuję się świetnie. Właśnie jak tylko pomyślę o moich córkach, to zaraz uśmiech się maluje na mojej twarzy. Znaczy uważam, że zrobiłam najlepsze, co mogłam na swoich córek, odchodząc od mojego przemocowego współmałżonka byłego już. No aktualnie są szczęśliwe, są radosne, wreszcie świetnie się rozwijają. Się nie boją. Uczą się świetnie. Tak, i mają spokój. Przede wszystkim spokój i to jesteśmy jest dla mnie najważniejsze. Jesteśmy z pani dumne.